Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest pierwszy odcinek z Hearts of Iron 4. To już jest chyba druga seria na moim kanale, ta pierwsza, to zapomnijmy o niej. Ona była nagrywana na Sylwestra i była kompletnie pod bekę, zresztą została nieukończona, bo nie wrzuciłem dwóch ostatnich filmów, ale to nieważne. Rozpoczynamy nową, wspaniałą przygodę, ale nie jestem sam, albowiem ta seria również jest z kimś. Moim serdecznym przyjacielem Klanowskiem. Witam. Witam, witam. Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Klanowsek. Witam was w tej nowej serii. No i cóż, jak zapewne mogliście się domyśleć, oglądając mój bądź Rodaka materiał, ja gram wielkim Deutschlandem i będę starał się go zrobić great again, a Rodak będzie grał Rosją. Bójką. I na pewno nie pójdzie w komunizm, tylko i wyłącznie po to, żeby dodać hymn Związku Radzieckiego w trakcie materiału. Jak to było z poprzednim razem, kiedy graliśmy sobie wcześniej, ja wcale nie zrobiłem czwartej Rzeszy, tylko takiej prawdziwej czwartej Rzeszy, a nie tego żałosnego gówna, jakim w tym momencie Niemcy są. Tak, ale chcę wam tam przerwę ci na chwilę. Chcę powiedzieć, że ta seria będzie taka pół trochę interaktywna. Dlaczego? Ponieważ ten materiał, no nie wiem ile on będzie trwać, no z 20 minut myślę, że się wyrobimy. Ponieważ chcę, żebyście to wy dawali mi cele, które mam osiągnąć Rosją. I nie chodzi mi tutaj podbić China czy coś, ale chodzi mi tutaj, że jak sobie klikniemy na mapę ustrojów, tutaj mamy pięknego Władimira Putina, to tutaj mamy różne różne ścieżki rozwoju. Możemy iść w komunizm, preferuję to. Możemy też iść w demokratyczną Rosję, możemy iść w integrację z Unią Europejską, stworzyć Noworosję, stworzyć jakieś restauracje caratu. Możemy robić bardzo dużo rzeczy. I zapomniałem wspomnieć, ty też zapomniałeś wspomnieć, że gramy na modzie Millennium Down. To jest bardzo ważne. Nie gramy na standardowym Hearts of Iron. No bo po co? No wszyscy widzieli, co robi standardowy Hoi. Raczej już nic was tam nie zdziwi. Gramy sobie na współczesnym modzie. Rozpoczynamy w roku 2000. Gdzie jeszcze Czeczenia sobie żyje, Abchazja i w ogóle te takie dupopaństwa, i Kosowo jeszcze jest serbskie i w ogóle, a Niemcy dalej są gównem, chociaż trochę już bardziej zjednoczonym gównem, ale dalej są gównem. No. Sun, tak. A Rosja jest wielka i potężna, bo ledwo co wyszła z komunizmu. I właśnie tu chcę wam powiedzieć, że to wy teraz będziecie, rozwinięcie tego wcześniejszej myśli, że to wy będziecie kierować. Kto będzie rządzić Rosją? Może to być wujek Władimir Putin, ale może to też być, nie wiem, no, car Romanow, Nikołaj Romanow. Mogę zwrócić carat, mogę stworzyć z Rosji libertariański kraj, mogę zrobić socjaldemokrat. Kto puścił czas? Ja. Debilu, nie puszczaj. No. Zatem można tutaj zrobić naprawdę wiele i chcę, żebyście wy pisali w komentarzach, co powinienem zrobić tą Rosją. Będziecie takim moim sztabem wyborczym, będziecie moimi ministrami do spraw wojny hybrydowej na Ukrainie. Dokładnie tak. Dobra, to może zacznijmy już tak na dwójce. Co my tu mamy? Pierwsze co ja chcę, to economic focus, bo to jest bardzo ważne. To dobra gospodarka to jest bardzo ważna. I co więcej, muszę modernizować moją armię. AK-74M. Jakieś lepsze kałachy. A ty jak tam sobie radzisz z tymi Niemcami? Aktualnie będę starał się doprowadzić do stanu, w którym będę mógł szkolić jakieś... Tutaj mają dosyć dobry szablon dywizji na start Niemcy. Później będę go oczywiście betował, ponieważ on nie jest jakiś super ekstra mocny. Konsoliduję lotnictwo na lotnisku, oczywiście na południu kraju, ponieważ pierwszym moim celem będzie Austria, na którą zbieram już political power pierwszy, bez jakichkolwiek reform rządowych leci po prostu na Austrię, ponieważ idę w ideology focus, potem na wprowadzenie sprawiedliwości, tak to chyba brzmi. I tutaj będę miał wybór między Legacy of the Kaiser i Legacy of the Reich. No to chyba, nie wiem, ostatnio grałem jako Reich i to jest bardzo dobra strategia, ponieważ idąc w Reich można tutaj osłabić Bundestag i usunąć sobie German Legacy, który nam niszczy poparcie dla chociażby faszystów.
których tutaj będę chciał wprowadzić. Najważniejsze, Revenge from Stalingrad. Tak, Revenge from Stalingrad. Możecie, jeżeli pokierujecie tym dobrze, to możecie zobaczyć pojedynek Niemiec z Rosją, czyli mnie z rodakiem. I zamierzam tym razem doprowadzić do sytuacji, w której tutaj Lebensraum, który wcześniej został mi anulowany, przez tak naprawdę to, że nie zauważyłem, ponieważ jak widzicie te dwie rzeczy, czyli rząd autorytarny, jak i rasistowskie prawa norymberskie, V2, się wykluczają. No i tutaj wymogiem jest, żeby tutaj faszystowska partia Dieter Weg miała minimum 40% poparcia w społeczeństwie, nawet jeżeli nie rządzi. Wystarczy, żeby po prostu miała 40% poparcia, żeby mogła wprowadzić ustawę. No to ja wprowadziłem, kiedy było równo 40%. W międzyczasie był tam jakiś zjazd socjaldemokratów, spadło i cel się automatycznie anulował i wtedy odblokował się też autorytarny rule. No i ja niechcący kliknąłem już, żeby ten autorytarny rule nieszczęsny się robił i przez to zostały mi zablokowane rasistowskie prawa i nie mogłem sobie pójść w Lebensraum i Revenge for Stalingrad, aczkolwiek autorytarny rule, z tego co zauważyłem, jest znacznie ma znacznie lepszą perspektywę dla Niemiec, ponieważ jak widzicie autorytarny rule może mi tutaj dać influence our neighbors, czyli po prostu wpłyniemy na naszych sąsiadów. I tutaj kilkanaście krajów sąsiadujących z nami dostaje event, to jest chyba 6, 7, 8 krajów granicznych dostaje... Al-Kaida zaatakowała w Kuala Lumpur. A, tak, tak. I tutaj dostaje ją kraje ościenne żądanie stania się naszymi papetami i one to przyjmują. Mimo, że miałem tak mniej niż 20 dywizji, to przyjęły, więc to jest bardzo dobre. I potem dodatkowy zestaw budowy, więc tutaj mamy, żeby albo mieć drogę do takiego bardziej silnego państwa, bo jak widzicie tutaj dajemy tylko i wyłącznie Wodgole, które i tak bardzo łatwo się zdobywa, albo właśnie jakieś bardziej skomplikowane taktyki. No, jakieś takie wpływanie na losy Europy, bo Niemcy tak. Wcale tego nie robią teraz. Nie zamierzam mieć standardową drogę, bo najłatwiejszą drogą jest po prostu pójście na pałę w wolność, European Freedom, kooperacja, ekspansję Unii aż do 2013 roku, i potem tego. To jest niemiecki rzeczownik, ja nie znam, że tego. Gdzie niemiecki? Uczyłem się niemieckiego. Poka bydlaka. Mamy przygotuj Unię, prepare the Union i unite the Union. I po prostu wtedy dostajemy państwo. No, od Bugu po Atlantyk. To jest Ausrichtung Program. Tak. Dostajemy państwo, po prostu Unia Europejska staje się jednym państwem, my tym rządzimy. Staje gigantyczne mocarstwo na całą Europę. Już nie muszę chyba mówić, jakie to jest OP, jaki ma to potencjał przemysłowy i że gra po tym staje się tak bezsensowna, że mógłbym rodaka zjechać dosłownie, po prostu przeolać go traktorem. User joined your channel. Nie, włamanie na nagranie. Wypierdalać. User was moved out of your channel. Dobra, udało się zapobiegać włamaniu, polska policja działa. Channel edited. Okay. Dobra, zablokowany został dostęp do naszego kanału, że tak bardziej permanentnie. Nie jestem pewien, czy będę mógł korzystać z granicy czeskiej podczas ofensywy. Chyba nie. Na wszelki wypadek. Zedytuję to i zakażę. Ja tu muszę artylerię zacząć. Hey, robić. Wake up! Nie wake-upować mnie, debile! Wyłącz sobie pakiet dźwiękowy. No właśnie, dobra, wiem. Zobaczmy te samoloty. Przemieśćmy na południe, bo ja mam ogromne lotnisko na południu. Będę mógł sobie dzięki temu kontrolować przestrzeń powietrzną nad Austrią. Nie jestem bardzo into samoloty. Od razu mówię. Nie jestem jakiś... Samoloty tutaj nie grają za dużej roli. No chyba, że chcesz zrzucić bombę atomową. To no, to chyba, że tak. Czy to mi teraz jest na rękę? Nie. Rządzi SPD. Ja jak prawdziwa Rosja produkuje kałachy i czołgi. Niby by mi to pomogło, ale to wszystko by się, to poparcie by się rozłożyło. Dobra, nie będzie minus 2%? Na rządzącej poleciało, czy ogólnie? Chyba się rozłożyło. Dobra. Ja ogólnie robię industrializację Uralu. Okej. Okay. Polecam. Mamy tutaj... Mod ten dodaje bonusy, które wynikają z historii naszego kraju. Mamy tutaj ograniczenie na Bundeswehr, po prostu nasze wojsko jest do dupy i się bardzo wolno szkoli i ma mniejszą organizację. A właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że tę samą wersję, znaczy inną wersję tej samej wersji, kurwa, jak to powiedzieć? Inną perspektywę macie u Klanowska na kanale, link w opisie albo teraz w karcie, jak będzie mi się chciało dać. Tak, no, mniej więcej. Możecie sobie oglądać, co on tam robi w tych swoich Deutschlandach. No, można tak powiedzieć.
Dobra, zbudujmy sobie fabryki tutaj bardziej na północy. Chyba tam zbudowałem bez sensu jedną fabrykę, ale dobra, nieważne. Stoczni nie będę korzystał, nie mam tyle zasobów, nie chce mi się. Dobra, tutaj produkcja jako tako leci. Będę musiał przełożyć produkcję z czołgów. Czemu jest taka niska wydajność? A, dobra, bo ona się zwiększa z tygodnia na tydzień, co zwiększa. Okej. Jak widzicie, Austria nie jest zbyt wielkim wyzwaniem. Ma kilka dywizji na krzyż, chyba 5 z tego co pamiętam na start, więc Abbott bardzo wolno robi te dywizje, bo do czasu kiedy ja Casus Belli na nich fabrykuję, ja to jeszcze troszeczkę potrzebuję 60, żeby tutaj na nich zrobić claima, takiego byle jakiego. A 34, nie, to jeszcze mniej, dobra. To jeszcze mniej. Żeby zrobić takiego claima, do tego czasu w ogóle nie robi żadnych wojsk, to jeszcze będzie to swego czasu trochę trwało. Ponieważ no, ten claim trochę się robi, co jest dla mnie trochę głupie, bo według mnie nie mogę ustawić wartości, którą przybieram on jako claim dla mojej wartości politycznej, bo chętnie jakby się przechodował jakieś, nie wiem, 1000 wartości politycznej w jakiejś już później fazie rozgrywki, no to bym sobie ustawił przykładowo, żeby no, pochłaniał mi na przykład 10 dziennie, tak? I ten claim robiłby się 10 razy szybciej. Ale no, może jest taka nawet opcja, ale ja po prostu jej nie zauważyłem, ale... A popatrzmy, co robi nasz czarny koń. Gdzie jest Papaj? Gdzie jest Papaj? O nie. Jan Paweł II idzie w dokładnie to, czego się po nim spodziewałem. Między innymi... Reformy Gwardii Szwajcarskiej. Reformy Gwardii Szwajcarskiej. To jest w ogóle śmieszne, bo... Papaj ma takie samo drzewko jak inni. Chyba ślepocie twórców. I przez to... Papa jako małe państwo od samego początku wie, albo idzie w Air Force Focus i kończy robiąc doktryny powietrzne i bazy tak. lotnicze na terenie Watykanu, dosłownie na placu Świętego Piotra jest lotnisko takie podziemne, to jeszcze robi armię i w tym momencie papież ma wszystkie doktryny wojenne, a jego państwo ma, uwaga, 854 mieszkańców. On nie może nawet jednej dywizji sformować. Musiałby sam się do wojska zaciągnąć. No cóż. Więc tak. Taki I w ogóle jest śmieszne to, że Papaj może wprowadzić komunizm i zrobić z Watykanu państwo islamskie, co nie? To jest dopiero śmieszne. Chciałbym to zobaczyć. To trzeba by było zdjąć mu... On ma... New Job Foreign Policy... Send Volunteers... O, the Holy See, on jest papieżem i on ma Drift Toward Monarchy na 100%, trzeba by było w jakiś sposób usunąć. Nie wiem, jaki cudem papież ma w ogóle Birthrate, nie wiem jak to działa. O, obywatele Watykanu, tak? Dobra, ja nie chcę wiedzieć, co się dzieje tam w 2500, jak to on miałby rosnący eksplozję demograficzną. I takie wylewające się getto watykańskie na te Rzymy. Tak. Okej, wkładaj jej standardowa sytuacja, nie ma co nawet patrzeć. Ja tutaj już wokół Czeczenii się ustawiłem, teraz młode dzieci możecie zobaczyć, gdzie leży Czeczenia. Bo zawsze się mówi o wojnie w Czeczenii, a pewnie niewielu z was wie, gdzie ona w ogóle leży. To proszę bardzo, tutaj. Economic focus. Czy ten stan się utrzyma? Zadajmy sobie to kluczowe pytanie. Nie wiem. Dobra, odbieram już odpowiednią już punktów, War Goal, Upper Austria. Oj. Dobra, skończy mi się Economic Focus i zakończymy ten odcinek, ponieważ no, nie musimy jakoś przedłużać go specjalnie. Wyrobiliśmy się nawet 15 minut. 10 minut, jedna reklama, do widzenia. Tak, elo. Tak, i jak tutaj widzimy, mamy też dwie frakcje. W sumie one są tak, no są realistyczne. No jest NATO, jest CSTO, czyli tam... Jest NATO, jest CSTO, zakładam, że lodek CSTO rozwiąże. NATO samo osłabnie kolosalnie, kiedy ja i moje satelity z niego widzimy. Przyszły satelity. Z niego wyjdziemy. Chyba i pójdę. Nie wiem, zależy. Jeżeli będziecie chcieli, żebym poszedł w Revenge for Stalingrad, zmierzył się z atakiem, zrobię to. Jeżeli będziecie chcieli jednak, żebym był silniejszy i poszedł w Autorytarian Rule, zrobię to i będę miał masę papetów naokoło siebie. Tak. A ja mogę nawet z Rosji zrobić państwo islamskie, tylko proszę, nie róbcie mi tego. Wierzę w wasz rikcz. Tak, państwo islamskie w Rosji to nie jest... Nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że portrety władców islamskich są brzydkie jak skurwysyn. Wierzcie mi. No, z wyjątkiem pewnego prezydenta w Syrii, ale to jeszcze nie teraz. Proszę o przeniesienie kamery na Belgię.
na przywódcę Belgii. Zobaczcie na niego. Ja go szanuję, tak? Ja go szanuję, on szkaluje nasz rząd, a nie, to sobie go nie szanuję. Zobaczcie na wygląd tego człowieka i pomyślcie sobie, że coś gorszego rządzi w Rosji. Szwecji. Tak, w Szwecji to jest. Ten człowiek w Szwecji, on wygląda fantastycznie, to jest taki dobry wujek Santy z pedofilem. Tak. Pomijając. A patrz na prezydenta Irlandii, to jest taki dobry ziomek, taki dobry wujaszek, który zawsze da stówę na urodziny. Irlandii? No. Zawsze da stówę na urodziny. Dobra. Mam nadzieję, że ten wstęp wam się podobał. Niedługo pojawią się kolejne odcinki. Piszcie, co mam robić. Będziemy każdą radę przyjmować sobie do serca, tylko błagam, nie państwo islamskie. Nie. Śmieszne serie ze śmiesznymi państwami islamskimi można znaleźć na amerykańskim YouTubie naprawdę sporo. Polecam chociażby ISOR Productions. Product placement. Więc cóż. Cóż. Mamy 15 minut, czyli mogę wrzucić dowolną ilość reklam. Dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Piszcie, co powinniśmy robić, ponieważ ta seria nie przetrwa bez was. W sumie przetrwałaby, ale my nie chcemy, żeby przetrwała. No. To zabrzmiało dziwnie. No, jest możliwe, ale do zobaczenia. Cześć, pa! Cześć, pa!